Piotr Malinowski, witam i zapraszam na kolejne wydanie informacji TKN24 Końskie. A co dziś w programie? Wójtowie i burmistrzowie już zaprzysiężeni. Tydzień z maturami. Strażacy celebrowali swój dzień. To była udana majówka w Sielpi. Za nami 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Miniony piątek był dniem przepełnionym atrakcjami i państwowymi uroczystościami. Z naszą kamerą śledziliśmy dla Was wydarzenia w Końskich, Stąporkowie, Radoszycach czy Maleńcu. Były oficjalne uroczystości, tańce poloneza, biegi, spacer historyczny, a nawet zwiedzanie starej fabryki żelaza. Relacje z tych wszystkich trzeciomajowych wydarzeń znajdziecie w naszej telewizji w osobnym bloku, a także w naszym portalu tkn24.pl. Ostatnie dni to bardzo ważne wydarzenia dla samorządów. Dowiedzieliśmy się, kto będzie rządził w województwie świętokrzyskim, powiecie koneckim, poznaliśmy także szefów wszystkich gminnych rad. W sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w poniedziałek odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 7 kadencji, w trakcie której wybrano prezydium oraz zarząd. Podczas niej potwierdziło się, że województwem dalej będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Głosami 16 radnych w 30-osobowym gremium na stanowisko przewodniczącego Sejmiku wybrano Andrzeja Bełtkowskiego. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego będzie Renata Janik, która uzyskała 16 głosów. Wicemarszałkami Województwa Świętokrzyskiego Sejmik wybrał Grzegorza Sochę i Marka Bogusławskiego. Na członków zarządu województwa obradujący w poniedziałek Sejmik wskazał Andrzeja Prusia oraz Anitę Koniusz. Rozstrzygnięcia w minionym tygodniu miały miejsce też w powiecie koneckim. Starostą będzie dalej Grzegorz Piec, jego zastępcą Jarosław Staciwa, a do zarządu weszli Dariusz Banasik i Danuta Leśniewicz. Grzegorz Jóźwik został szefem Rady Powiatu. W gminach wybierano przewodniczących rad, w Końskich został nim Piotr Słoka, a jak było w innych samorządach? O tym w naszych osobnych materiałach, a także w portalu www.tkn24.pl. We wtorek rozpoczęły się matury, a pierwszym egzaminem był ten z języka polskiego. Ponad 260 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych w całym kraju we wtorek 7 maja podeszło do egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W placówkach powiatu koneckiego do matury 2024 podchodziło 408 młodych dorosłych. Zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, jak im poszło. Spodziewałam się czegoś gorszego, ale myślę, że tam na 50%. Co znalazłaś w arkuszu? Na pewno motyw buntu, motyw miłości, wesele, przedwiośnie, te takie motywy. A jakie były tematy pracy pisemnej? Bunt i drugie to nie pamiętam, ale ja wybrałam właśnie bunt. Dlaczego ten temat i na czym się oparłaś? Oparłam się na pewno na przedwiośniu, na roku 1984. Dlaczego ten temat? Dlatego, że bunt jest dość łatwym tematem, na którym można zdobyć bardzo dużo punktów. Ja wziąłem temat bunt i postawa buntu i konsekwencje dla człowieka, coś takiego. Bardzo mi się podobał temat, podeszła rozprawka. Gorzej z zadaniami, zadania średnie. Mało dała Mickiewicza, dziadu w części trzeciej, tylko jedno zadanie było z tym związane, trochę się zawiodłem. Jako wielki fan tej powieści myślałem, że przynajmniej połowa zadań będzie oparta na dziadach z części trzeciej, ale ogólnie bardzo mi się podobało. Myślę, że 80%, 85% lekką ręką na pewno będzie. Na czym się oparłeś w momencie, gdy pisałeś pracę pisemną? Moim głównym argumentem był George Orwell, rok 1984. Świetna powieść, świetna książka, bardzo łatwy argumencik, łatwo dało się zdobyć punkty. Następnie Mito Prometeuszu, Antygona oraz Tango Sławomira Mrożka. Opinie o egzaminach z matematyki i angielskiego znajdziecie u nas w osobnych materiałach. A teraz już zmieniamy tematy, ale pozostajemy przy edukacji, by opowiedzieć Państwu o złotym piórze burmistrza Końskich. W czwartek w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli odbyła się kolejna edycja gminnego dyktanda o złote pióro burmistrza Końskich. Tym razem najlepszym piszącym okazał się Antoni Centkowski. Szkolny konkurs ortograficzny o złote pióro burmistrza miasta i gminy Końskie organizujemy już po raz 10, czyli można powiedzieć, że jest to taka nasza jubileuszowa edycja. Corocznie organizujemy ten konkurs i biorą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z gminy Końskie, czyli z 10 szkół. Dziś także biorą udział uczniowie z 10 szkół gminy Końskie, w sumie 22 uczniów. Chociaż we wcześniejszych latach tych uczniów bywało oczywiście więcej. Ten konkurs ma na celu nie tylko taką dbałość o poprawność, o język polski,
ale także służy takiej integracji środowisk szkolnych właśnie z terenu gminy Końskie, integracji nauczycieli, szczególnie nauczycieli polonistów. Właściwie wpadłyśmy na ten pomysł obie i postanowiłyśmy, żeby właśnie dwie szkoły współpracowały ze sobą. Uznałyśmy, że to będzie taki no, ciekawy pomysł i dla nas, nauczycieli, okazja do wspólnego spotkania się i okazja również, szansa dla uczniów, żeby mogli zaprezentować swoje umiejętności. A są naprawdę każdego roku wysokie. W związku z tym ustaliłyśmy, tutaj poprosiłyśmy oczywiście o patronat pana burmistrza i co dwa lata, co roku jest w innej szkole. Raz w Jedynce, raz w Stadnickiej Woli. Główne nagrody w konkursie sponsoruje pan burmistrz. Są to złote pióra, które uczniowie otrzymują. Zawsze wyłanianych jest 5 laureatów, którzy właśnie otrzymują te złote pióra, 5 wyróżnień, a pozostali uczniowie otrzymują dyplomy za udział. Każdego roku dyktando przygotowują poloniści z innych placówek. W tym roku byli to Marta Płocińska ze szkoły w Nieświniu oraz Katarzyna Opala z Modliszewic. Później wszyscy nauczyciele wspólnie sprawdzają pracę. Dla gminy Końskie konkurs ma duże znaczenie. To ważne wydarzenie zarówno dla dwóch placówek, które są organizatorami tego konkursu, czyli dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli i dla Szkoły Podstawowej nr 1. Aczkolwiek najważniejsze jest dla dzieci, dla młodzieży, które reprezentują wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy Końskie. To jest wydarzenie ważne ze względu na to, że dzieci i młodzież muszą mieć możliwość doskonalenia swojej wiedzy, swoich umiejętności. Jedną z nich jest również doskonalenie języka polskiego. O tym, jak język polski jest trudny, jak jest skomplikowany, doskonale wiemy my dorośli, ale również dzieci, które się uczą w szkołach. Dzisiaj tym elementem takim składowym, biorąc pod uwagę ich codzienne przygotowanie, jest dyktando, które piszą. Jak mieliśmy przyjemność usłyszeć, dyktando jest bardzo trudne, wymagające wiedzy, dużej wiedzy zdobywanej na przestrzeni tych lat. Mam nadzieję, że młodzież poradzi sobie doskonale z tą wiedzą i odzwierciedlenie jej znajdzie się poprzez bardzo dobre wyniki na tych arkuszach dzisiejszego dyktanta. I tak w tym roku złote pióra powędrowały do Antoniego Centkowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1, Joanny Mietlińskiej ze Szkoły w Kazanowie, Mileny Boruń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, Aleksandry Wiśniewskiej także ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Agaty Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Modliszewicach. Nagrody i wyróżnienia wręczał Krzysztof Jasiński, a towarzyszył mu dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Stadnickiej Woli Czesław Staciwa. Niestety tragiczne wieści dotarły do nas z gminy Gowarczów. W marcu na terenie kompleksu leśnego odnaleziono szczątki człowieka. Były one w stanie zaawansowanego rozkładu i nie było szans na dokonanie rozpoznania osoby. Po przeprowadzeniu dokładnych badań DNA okazało się, że to 25-latek z Kupimierza, który zaginął rok temu. Do tragicznych zdarzeń doszło także w Nowym Dziebałtowie w gminie Końskie. W ubiegły czwartek mężczyzna podczas prowadzenia prac porządkowych zranił się ostrym narzędziem. Z naszych ustaleń wynika, że była to tradycyjna kosa. Niestety 65-latek zmarł na miejscu. Za nami święto wszystkich strażaków. W Niekłaniu w gminie Stąporków z tej okazji prezentowano i poświęcono nową remizę. Dzisiaj w Niekłaniu byliśmy świadkami uroczystych obchodów z okazji Dnia Strażaka, podczas których otworzyliśmy nowo powstały budynek, w którym mieści się nasza remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy okazji odsłoniliśmy też nowe logo naszej jednostki, które jest tak jakby wizerunkiem na naszym nowo powstałym budynku. Dzięki nowemu budynkowi zyskaliśmy dodatkowe pomieszczenia, jakimi jest szatnia, pralnica, która została wyposażona w nowoczesne pralki do prania ubrań specjalnych. Dzięki temu po trudnych akcjach po prostu nasi druhowie będą mogli skorzystać, wyprać te ubrania, doprowadzić do stanu taki, jak był przed akcją. Zyskaliśmy też oczywiście miejsce na górze tego budynku, czyli świetlicę, z której możemy my korzystać, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Mamy wspaniale wyposażoną siłownię, z której
już powoli nasi druhowie zaczynają korzystać. Wcześniejszy budynek wymagał remontów, które okazywały się dość kosztowne. W pewnym momencie pojawiła się możliwość najpierw rozbudowy naszego budynku, później okazało się, że będzie to wyburzenie i postawienie nowego. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Gminy Stąporków udało się doprecyzować plan tego budynku, tak żebyśmy my mogli w pełni z niego korzystać, a także mieszkańcy naszej wspaniałej miejscowości. W naszej jednostki znajduje się napis: służ ofiarnie bliźnim. Druhowie naszej jednostki, wstępując w szeregi, biorą sobie to zdanie jako cel w życiu. Kontynuujemy to, co nasi przodkowie zainicjowali w 1926 roku. Poświęcili swój czas, pieniądze, aby wybudować strażnicę. Najpierw drewnianą, później w latach 1966-1969 wybudowali murowaną. Ciężko było się nam z nią rozstać. W końcu to nasze dziedzictwo. Po wielu burzliwych spotkaniach udało się dojść do porozumienia, aby to remiza była sercem tego budynku, abyśmy mogli pomieścić sprzęt gromadzony przez lata. Dzisiaj chyba już nikt z nas nie ma złudzeń, że podjęliśmy właściwą decyzję. Mamy wspaniały obiekt z dwoma garażami, gdzie lada moment stanie nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Mamy pomieszczenia sanitarne, duży magazyn, kuchnię. Dodatkowo zyskaliśmy miejsce, dzięki którym Niekłań może w końcu odżyje. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli do tej budowy swoją cegiełkę. A w szczególności wam, moi drodzy koledzy druhowie. Bez was byłby to tylko pusty budynek. Podczas przeprowadzki pracowaliśmy ramię w ramię, aby nawet na chwilę nie dopuścić, że coś stanie nam na drodze, kiedy nasza pomoc będzie potrzebna. To tylko nas wzmocniło. Dziękuję również waszym rodzinom, które poświęcają się tak samo jak wy, akceptując waszą nieobecność w domu. Dziękuję. Powiatowe obchody Dnia Strażaka zorganizowano natomiast na rynku w Końskich. W środę 8 maja na placu Kościuszki w Końskich miały miejsce powiatowe obchody Dnia Strażaka. Druhowie z terenu całego powiatu koneckiego spotkali się, by wspólnie uczcić tę podniosłą okazję, a także aby wręczyć odznaczenia i nagrody zasłużonym strażakom. Tegoroczny Dzień Strażaka tradycyjnie rozpoczęła msza święta w kolegiacie świętego Mikołaja w Końskich, którą odprawił kapelan Państwowej Straży Pożarnej w Końskich Tomasz Janicki w asyście dziekana księdza Jacka Wieczorka. Następnie zebrani przemaszerowali na plac Kościuszki, gdzie na rozpoczęcie części oficjalnej wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Wszystkich przybyłych przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich brygadier Ryszard Stańczak. Wśród gości znaleźli się zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach, starszy brygadier Marcin Machowski, proboszczowie koneckich parafii Jacek Wieczorek i Tomasz Janicki, sekretarz Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Jerzy Rąbalski, przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Grzegorz Jóźwik, komendant Komendy Powiatowej Policji w Końskich inspektor Rafał Zieliński. W imieniu burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego zjawił się wiceprezes oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Krzysztof Jasiński, burmistrz miasta i gminy Stąporków Jarosław Młodawski, wójt gminy Ruda Maleniecka Jolanta Orman, wójt gminy Supia Konecka Robert Wielgopolan, przedstawiciele gminy Fałków, Gowarczów i Smyków, przedstawiciele okolicznych nadleśnictw, a także byli komendanci PSP. Stańczak jako pierwszy zwrócił się z podziękowaniami do zebranych na placu uczestników. Chciałbym wyrazić wdzięczność dla wszystkich strażaków i tych z Państwowej Straży Pożarnej, i tych z Ochotniczych Straży Pożarnych za trud, za starania i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków codziennych.
Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom ochotniczych straży pożarnych składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za nieustanną odwagę, poświęcenie oraz zaangażowanie w ratowaniu ludzi i mienia. Ważną częścią uroczystości było docenienie zasłużonych dla pożarnictwa druhów, którzy otrzymali odznaczenia i nagrody. Listę wszystkich nagrodzonych znajdziecie w artykule w naszym portalu. W imieniu nagrodzonych i odznaczonych głos zabrał kapitan Michał Bukowski. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za uznanie naszych zasług w zakresie pełnienia przez nas obowiązków służbowych. Skuteczne niesienie pomocy potrzebującym to zasadniczy cel naszej służby. Odczuwamy wielką satysfakcję z tego powodu, gdyż otrzymane dziś wyróżnienia potwierdzają naszą przydatność służbie oraz zapewne będą motywować nas do jeszcze większego zaangażowania na rzecz umocnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu koneckiego. Następnie przyszedł czas na zabranie głosu przez zaproszonych gości. W tej części do zebranych przemówił druh Krzysztof Jasiński z oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Końskich oraz zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP starszy brygadier Marcin Machowski. Ten wyjątkowy dzień to nie jest kwestia tylko związana ze świętym Florianem, z Dniem Strażaka, ale to jest realizacja obowiązków profesji, który zwie się zawodem strażaka. Chciałbym w imieniu własnym, nieobecnego pana burmistrza Wrotańskiego, podziękować wam za doskonałe umiejętności, za realizację tych obowiązków, które na co dzień są obowiązkami efektywnymi, skutecznymi w tej bardzo ciężkiej, bardzo odpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej pracy. Chciałem wszystkim dzisiaj odznaczonym i awansowanym złożyć najserdeczniejsze wyrazy uznania i szacunku. Moim przedmówcom chciałem bardzo serdecznie podziękować za te ciepłe i miłe słowa, jeżeli chodzi o straż pożarną, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Cieszę się, że szeroko pojęte bezpieczeństwo na terenie ziemi koneckiej jest rozumiane w sposób prawidłowy, że zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna przy udziale samorządów szczebla powiatowego, szczebla gminnego rozwija się. Na koniec wszyscy zebrali się przy stole przy pomniku Kościuszki, aby wspólnie biesiadować podczas części nieoficjalnej. Kandydujący z list do Europarlamentu kontrowersyjny poseł Grzegorz Braun odwiedzi Końskie. O Grzegorzu Braunie głośno jest niemal nieustannie. To kontrowersyjny polityk o skrajnie prawicowych poglądach. I choć jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, to kandyduje do Europarlamentu. Braun odwiedzi Końskie na trasie swojej kampanii w sobotę 18 maja. Początek spotkania o godzinie 11 na placu Kościuszki. Już za kilka miesięcy w Końskich będzie funkcjonować także duża sala kinowa. To dlatego, że hala widowiskowa przy Koneckim Centrum Kultury zyska nowe wyposażenie. Hala widowiskowa przy Koneckim Centrum Kultury działa już od kilku miesięcy i już kilkukrotnie zapełniała ją publiczność. Nie ma ona jednak jeszcze profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego i całej inżynierii sceny, w tym projektora kinowego. To jednak zmieni się w najbliższych miesiącach. Gmina otrzymała właśnie środki na ten cel. Dostaliśmy decyzję w piątek dokładnie o uwolnieniu do naszej dyspozycji 2 milionów złotych przydzielonych nam, czy przyznanych nam w ramach naboru tego w Polskim Ładzie na inżynierię sceniczną sali widowiskowej. No to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie ogłosimy przetarg. Ja przypomnę, że te 2 miliony złotych pozwoli nam na to, żeby salę wyposażyć w kompletną inżynierię sceniczną. Tam jest przewidzianych kilka ram do podwieszania dekoracji, oświetlenia, nagłośnienia, ale też dla zainstalowania aparatury kinowej. W ten sposób będziemy mieć w zasadzie skompletowane wszystkie urządzenia, wszystkie elementy wyposażenia całego Koneckiego Centrum Kultury. I zarówno imprezy sceniczne, widowiskowe, koncerty, jak i na przykład projekcje filmowe najbardziej popularnych hitów będą mogły się odbywać również na tej dużej sali. Samorząd Gminy Końskie chce rozstrzygnąć przetarg na zakup urządzeń, w tym także aparatury kinowej, do końca czerwca. Montaż sprzętów oraz ich testowanie miałyby mieć miejsce w trakcie wakacji, tak by na jesieni każdy mógł już korzystać w pełni z nowej sali widowiskowej. Za nami długi majowy weekend. Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Końskich podsumowali zdarzenia związane z ruchem drogowym w tym czasie. Za nami długi weekend majowy. W ciągu tych kilku dni koneccy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących drogami naszego regionu. Od 30 kwietnia odnotowano 8 zdarzeń drogowych, w których ranna została jedna osoba. Zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych i 7 praw jazdy.
5 kierujących zatrzymano w związku z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Stracili oni prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Niechlubnym rekordzistą tego weekendu okazał się 25-letni mieszkaniec gminy Końskie, który mając ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, postanowił wsiąść w pojazd Nissan Primera i w tym stanie doprowadził do zdarzenia drogowego w miejscowości Nieświń. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a także jego pojazd w myśl nowych przepisów. Niestety podczas majowego weekendu nie zabrakło kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę po alkoholu. W tym czasie policjanci udaremnili dalszą jazdę 10 nietrzeźwym kierującym. W poniedziałek w godzinach popołudniowych w gminie Stąporków doszło do ataku nożownika. Młody mężczyzna dźgnął 49-latka. Na terenie gminy Stąporków 49-latek został ugodzony nożem. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, potwierdzili to zdarzenie i chwilę później zatrzymali 22-letniego mieszkańca gminy Stąporków, który miał być sprawcą zdarzenia. 49-letni mężczyzna w stanie niezagrażającym życiu trafił do szpitala w Końskich. Jak się okazało, zdarzenie było efektem rodzinnej kłótni i to syn godził nożem ojca. Za ten czyn grozić mu może nawet dożywocie. A teraz przenieśmy się do Sielpi. Już niebawem odbędzie się tam wielkie ogólnopolskie profilaktyczne wydarzenie. W poniedziałek 10 czerwca do Sielpi przyjadą media z całego kraju, ale i wielu policjantów, a także dzieci i młodzież. To dlatego, że właśnie pod koniec Kasielpia została wybrana w tym roku do zainaugurowania ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. To jest bardzo rozpoznawalny akwen. Jednym z elementów, które wzmocnią ten przekaz, jest decyzja Komendy Głównej Policji Państwowej o inauguracji tegorocznej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą właśnie w Sielpi. To znaczy, że 10 czerwca będziemy mieć to, co do tej pory było powtarzalnym elementem programu profilaktyki bezpieczeństwa nad wodą, czyli szkolenie, pokaz sprzętu, pokaz umiejętności ratowniczych, sposobu interwencji w przypadku zagrożeń nad wodą. To wszystko zorganizowane w Sielpi z udziałem najwyższych przedstawicieli Komendy Głównej Państwowej Policji, ale też sporej grupy kilkuset dzieci, młodzieży, uczniów, dla których ten pokaz będzie zadedykowany. Ja nie muszę chyba podkreślać, że ze względu na ogólnopolski charakter akcji będzie to też doskonała akcja promująca Sielpie w całej Polsce. Dotychczas start akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą odbywał się przede wszystkim w częściach kraju nierozerwalnie związanych z akwenami, m.in. w Olsztynie czy Giżycku. Teraz ten bardzo ciekawy event zawita do Sielpi, a relacje z niego na pewno zaprezentujemy Wam w TKN24. I w Sielpi pozostajemy, by pokazać Wam, jak turyści spędzali tam czas podczas majówki. I na koniec jeszcze zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Sobota 11 maja od godziny 9, pierwszy ogólnopolski turniej formacji tanecznych w Koneckim Centrum Kultury. Niedziela 12 maja od godziny 11, obchody Święta Strażaka w gminie Ruda Maleniecka. Niedziela 12 maja, Dzień Strażaka w Fałkowie, początek o godzinie 15. Poniedziałek 13 maja, spotkanie informacyjne Stop Przemocy Domowej w remizie OSP w Czermnie w gminie Fałków, początek o 16. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.